naszym nieszczęśliwym kraju na razie trwa cisza przed burzą, chociaż już pewne zwiastuny nadchodzącej burzy się pojawiły, kiedy pan prezydent Duda odwiedził szkołę w Gdyni i tam nie tylko miłośnicy, płomienni szermierze praworządności za oknami wykrzykiwali konstytucja, ale i uczniowie zaczęli panu prezydentowi wykrzykiwać, że konstytucja i w ogóle. No i pan prezydent stracił, że tak powiem, flegmę i bardzo intensywnie reagował. No to pokazuje, że niełatwo będzie, niełatwo, jak już ta burza wybuchnie, bo burza się zapowiada całkiem poważnie i chyba długotrwale. Nie mówię już nawet o tym w parlamencie, tym kongresie opozycji ulicznej, no bo to on się odbędzie i na pewno będzie miał oprawę stosowną. Ciekawe, czy pan generał Dukaczewski w cywil, przebrany po cywilnemu się pojawi. No, myślę, że gdyby się nie pojawił, to by konfidenci doznali ogromnego zawodu, kto wie, czy nawet nie deziluzji, więc przypuszczam, że przynajmniej duchem będzie obecny, oczywiście o ile ma duszę, bo do tego nie jesteśmy pewni, czy pan generał Dukaczewski ma duszę. Podobno nie ma, no ale może się myli, jak w innych sprawach też. Proszę państwa, mówię przede wszystkim o zapowiedzianym strajku służb mundurowych, który proklamował czy zapowiada przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów. No to już tutaj żarty się kończą, a przecież jeszcze lekarze stoją w kolejce, rezydenci, a przecież jak aktorzy zastrajkują, no to dopiero będziemy mieli tutaj taki teatr uliczny. Nie wiem, czy wszyscy przeżyją ten eksperyment, bo co wrażliwsze osoby mogłyby umrzeć ze śmiechu, na przykład na widok pani Krystyny Jandy, która tam by zaczęła jakieś figle, migle pokazywać, jakieś sztuki. No, ale a cóż dopiero, kiedy płomienni szermierze praworządności zaczną tam się masturbować konstytucjami na ulicy. O, to tego już, takiego widoku nie przeżyjemy. Proszę państwa, a tu w związku z tym, że cisza przed burzą jest, to na razie nic takiego w naszym nieszczęśliwym kraju się nie dzieje. To znaczy, dzieją się takie rzeczy, ale to o tym za chwilę. Natomiast korzystając z tej pierdyszki, warto rzucić okiem dookoła Polski, co tam się wyprawia. Przede wszystkim pan George Friedman, nasz znany przyjaciel, który nam sadzi takie kadzi, nam takie komplementy, że aż zęby bolą. Niedawno, ponieważ z obfitości serca usta mówią, no to mu się wypsnęło bardzo szczere wyznanie. Otóż, no niezależnie od tego, że trochę wcześniej już znowu nam zapowiedział, że Polska zostanie mocarstwem światowym, bo Rosja słabnie, a Polska tutaj rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatniej, tak jak Zagierka, ale nawet nie o to chodzi. Szczere wyznanie mu się wypsnęło, chyba bez jego wiedzy i zgody. Po co, od czego właściwie Stany Zjednoczone od nas oczekują? Pan Friedman powiedział, że Stany Zjednoczone będą się przyjaźniły z Polską i z Rumunią, dlatego że obydwa te kraje mogą powstrzymać Rosjan. Jeżeli tę wypowiedź pana Friedmana przełożymy na język ludzki, to oznacza ona ni mniej, ni więcej, że Stany Zjednoczone, a przynajmniej te kręgi, z których pan Friedman czerpie swoje wiadomości, traktują Polskę i Rumunię jako rodzaj mięsa armatniego, które Stany Zjednoczone będą wykorzystywały w swojej globalnej rozgrywce z Moskalikami. Cóż to oznacza? No, że będą walczyć z Moskalikami aż do ostatniego Polaka. No,
Proszę Państwa, to tak zawsze bywało i tu nie ma nic nowego się nie dzieje. W latach 70. XIX wieku też mieliśmy do czynienia z taką prowokacją angielską, kiedy w czasie wojny rosyjsko-tureckiej Wielka Brytania chciała Turcji pomóc w taki sposób, żeby wzniecić powstanie polskie na tyłach wojsk rosyjskich. No i to również nie tylko kręgi, tam nie tylko Izraeli to tam patronował temu, ale również kręgi katolickie, brytyjskie. No i jeden z takich katolików patentowanych zamówił nawet mszę w intencji powodzenia tego powstania w katedrze świętego Stefana w Wiedniu. No, ale wielu takich się dało nabrać na te prowokacje, ale potencjalny przywódca tego powstania, książę Sapieha, powiedział, że owszem, możemy takie powstanie wzniecić, ale pod warunkiem, że Wielka Brytania wypowie wojnę Rosji. No, to Wielka Brytania nawet nie chciała o tym słyszeć. I książę Sapieha, nikogo nie kompromitując, rozładował to całe przedsięwzięcie i nawet angielskiemu agentowi, który twierdził, że wydał już na cele przyszłego powstania 10 tysięcy funtów, zwrócił te 10 tysięcy funtów z własnych funduszy. No więc pan Friedman coś takiego nam tu proponuje. Z wrogami jakoś może byśmy sobie poradzili, ale z takimi skurwysyńskimi przyjaciółmi to lepiej niech nas Pan Bóg chroni od nich, bo naprawdę lepiej nie mieć żadnych przyjaciół niż takich, bo to są po prostu łobuzeria, to jest po prostu łobuzeria. No i zwłaszcza, że teraz pan prezydent Trump, którego za podpisanie tej ustawy 467 wcale nie żałuje, życzę mu wszystkiego najgorszego, no to co się okazuje, że za ten radosny przywilej bycia mięsem armatnim dla Stanów Zjednoczonych w tej globalnej rozgrywce amerykańskiej z Moskalami mamy jeszcze zapłacić Żydom 300 miliardów dolarów. No, nawet najgorszy nasz wróg by czegoś takiego nie wymyślił, a tu pan Friedman, proszę, sadzi nam te komplementy i się nie wstydzi, nie połyka własnego języka, chociaż powinien połknąć i nawet się nim udławić. Proszę Państwa, widzimy, że takie tutaj popadamy w coraz większe tarapaty, ale no, na tym się rzecz nie kończy, bo wracając do spraw krajowych, no cóż, tu się rysuje na horyzoncie politycznym. Pan Robert Biedroń zapowiada triumfalny powrót do polityki, jeszcze tam prowadzi jakieś gorączkowe pertraktacje z Grzegorzem Zniszczę Cię Schetyną. No, ale nie wiadomo, czy te pertraktacje doprowadzą do jakiegoś skutku, czy nie. W każdym razie pan Biedroń najwyraźniej ma apetyt na stanowisko prezydenta i zapowiada powołanie jakiegoś ruchu. No, nie trudno się domyślić, że trzonem tego ruchu będą sodomici i gomorytki. To może być całkiem spora partia. Nawet, że tak powiem, być może, że ciesząca się sympatią przynajmniej niektórych kręgów wyższej hierarchii kościelnej, no bo tu już, bo oczywiście bez swojej wiedzy i zgody, to jasne, bo jak wynika z tych rewelacji ogłoszonych przez byłego nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie, to lobby sodomickie jest całkiem silne i nie wiadomo właściwie, kto tu kogo przeważy, bo zdaje się, że jego świątobliwość papież Franciszek no boi się tego lobby sodomickiego i nawet nie chce tam, tylko ogólnie tam ubolewa nad losem dzieci i młodzieży. Ale warto zwrócić uwagę na to, co napisał ten nuncjusz w tej 11-stronicowej epistole, że Benedykt XVI wydał kategoryczny zakaz przyjmowania sodomitów
czy osób o takich skłonnościach do seminarium duchownych, ale że ten zakaz został całkowicie i ostentacyjnie zignorowany. No to nic dziwnego, że mamy do czynienia z takimi rewelacjami i w tej sytuacji być może już pan Robert Biedroń wie coś, czego my jeszcze nie wiemy, no i liczy się z możliwością wygrania najbliższych wyborów prezydenckich. Proszę Państwa, wszystko jest możliwe, ale ja o tej perspektywie myślę z prawdziwą zgrozą. No, wszyscy musielibyśmy mieć oczy dookoła głowy, bo przecież jestem pewien, że pan Robert Biedroń, gdyby został prezydentem, to nie zawahałby się przed wykorzystaniem służb, po pierwsze zinfiltrowanych, a może nawet zdominowanych przez sodomitów i gomorytki, no, którzy by próbowali oczywiście wykorzystać swoją pozycję do tego, żeby powiększyć grono, żeby powiększyć swoje żerowisko. No i trzeba by było mieć oczy dookoła głowy. Nie wiem, czy by to wystarczyło, gdybyśmy tylko dookoła głowy te oczy mieli. No, ale pożyjemy, zobaczymy, proszę Państwa. Sytuacja wydaje się poważna jeszcze z jednego powodu. Oto dobiegają takie pomruki z czeluści Biura Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, że złowrogi Antoni Macierewicz może zostać prezesem Najwyższej Izby Kontroli. No to dopiero by tu się działo, będzie się działo wtedy, znaczy by się działo, gdyby złowrogi Antoni Macierewicz został prezesem Najwyższej Izby Kontroli, no to przeciwnicy Antoniego Macierewicza by przeszywani byli na wskroś tym chorym z nienawiści spojrzeniem i co wrażliwsi pewnie by od tego, jeśli nie umierali, to w każdym razie dostawali trwałego i głębokiego rozstroju psychicznego. O, chciałbym powiedzieć, że to prezesura NIK-u może być odskocznią dla dalszej kariery politycznej. Chciałbym w związku z tym przypomnieć, że na początku lat 70. Mieczysław Moczar, który próbował wysadzić w powietrze Edwarda Gierka, został za karę zdegradowany do funkcji prezesa NIK-u, ale zemścił się krwawo, bo tam nazbierał wszystkie dosie, kto ile się nakradł i co, gdzie to schował. No i jeszcze z takim Tadeuszem Grabskim się zwąchał, no i powstały straszne w związku z tym bóle głowy dla tych wszystkich partyjniaków. Myślę, że skoro ja takie rzeczy pamiętam, to nie może ich nie pamiętać złowrogi Antoni Macierewicz. No to myślę, że to byłby bicz Boży przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. Byłby to bicz Boży na wszystkich tamtych aferachów ze wszystkich partii. Proszę Państwa, no ale z jednej strony widzimy taką pewne formy aktywności, które nawet mogą się rozwinąć w bardzo poważne przedsięwzięcia, ale z drugiej strony grobowe milczenie. Niedawno mój honorable correspondent nadesłał mi taki materiał, zwrócił się do pani posłanki wielce czcigodnej Krystyny Pawłowicz z zapytaniem, czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś pomysł w związku z żydowskimi roszczeniami wobec Polski. Pani Krystyna podobno mu odpowiedziała, że ona w ogóle nie słyszała o tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało jakiś pomysł, no i w związku z tym chyba takiego pomysłu nie ma. Wygląda na to, że jeśli nawet pan prezydent Duda, naczelnik państwa i pan premier Morawiecka, jeszcze wcześniej pani premier Beata Szydło, jakieś deklaracje w tej sprawie złożyli stronie żydowskiej, jeśli nawet nie złożyli, bo a prawdopodobnie chyba złożyli i tylko boją się nam o tym powiedzieć, no to
widać wyraźnie, że nie mają żadnego pomysłu na to, żeby temu rabunkowi Polski jakoś zapobiec. Zwracam uwagę, że nie tylko obóz płomiennych szermierzy monopolu na patriotyzm nie ma żadnego pomysłu, ale nawet obóz zdrady i zaprzaństwa też nie ma żadnego pomysłu. No i nic dziwnego, że na tle tej bezradności redakcyjny Judenrat Gazety Wyborczej puścił bąka, wyrażając radość z tego, że w Hiszpanii i w Irlandii będzie zniesiony, czy już został zniesiony, obowiązek nauczania religii w szkołach. Oczywiście chodzi o religię katolicką, nie o każdą religię, tylko o religię katolicką. No i Judenrat redakcyjny, bo to z obfitości serca usta mówią, tak jak w przypadku pana Friedmana, wyraził też przekonanie, że Polska już wkrótce pójdzie w ślady tych dwóch krajów, to znaczy Hiszpanii i Irlandii. Bardzo możliwe, że redakcyjny Judenrat wie już coś, czego my jeszcze nie wiemy, chociaż tego i owego możemy się domyślać, bo przypomnieć pragnę Państwu, że na początku czerwca tego roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Rabinów, którzy się tam namawiali, jakby tu wykorzystać ten majątek zrabowany już wkrótce Polsce. No i jak to rabini położyli nacisk na rozwój edukacji, zwłaszcza szkół religijnych, że trzeba w Polsce zakładać gęstą sieć szkół religijnych, takich jeszybotów żydowskich, no widać wyraźnie z tego, że po pierwsze rabini liczą się z masowym napływem żydowskiej młodzieży do Polski, no bo inaczej dla kogo by te szkoły zakładali, tą gęstą sieć. No a po drugie, że widzimy na tym tle i po reakcji Judenratu Gazety Wyborczej, że przygotowania do żydowskiej okupacji Polski są bardziej zaawansowane niż myślimy. No a dzięki niedyskrecji wielce czcigodnej pani Krystyny Pawłowicz wiemy też, że nasz naczelnik państwa nie ma na to żadnego remedium, pewnie dlatego, że nie chce mieć, bo przecież po to został naznaczony na naczelnika naszego Bantustanu. No to nie będzie gryzł ręki, która go do takich wysokich godności wyniosła, tylko będziemy się ekscytowali kolejnymi sukcesami. Właśnie po europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Poręba w jednej z audycji jeszcze raz wrócił do sprawy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, no i jeszcze raz określił to jako wielki sukces. Daleko w ten sposób nie zajedziemy, ale widać, że pan wielce czcigodny europoseł Poręba już próbuje się akomodować do nowej rzeczywistości.